Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Spotkaliśmy się dzisiaj w miejscowości Czers na wspólnym oględniku. U kolegi Sebastiano stoi. Planowany czas wypuszczenia 7.30, który był pierwotnie podany, został zmodyfikowany na godzinę, u którą? 9.10. Jeszcze dalej, 9.10. Była 8.40 już po drodze, teraz 9.10. Lot z odległości 100 km, Szczecinek. 90 km. 90, no popatrz, kurde. No to już wtedy Sebastian wszystko tutaj nam powie, jak ten lot jest planowany dzisiaj. No tradycyjnie zaczynamy od Szczecinka, tak jak w zeszłym roku. Drugi lot BS Połczyna, to już BS 125 km, no głębiej o 9.10 był wypuszczony. Głośnie tylko, Sebastian. Czekamy. Ale powiedz, ile tych gołębi było zakoszowanych? 280, było zakoszowane 280, z tego tam chyba 27 nieaktywnych, nie? Te co mają literkę R, R1, nie, R2, nie, R3, nie, nie, te R3 są aktywne, bo jeszcze część nie. Gołębi rezerwowych w miejsce tych podstawowych weszło, co zginęło przy pojemniku czy na treningach. To które, jak rozróżnić te nieaktywne? Są. Są oznaczone jako nieaktywne. Dobrze, no to w porządku, czyli będziemy to wiedzieć. Będziemy się spodziewać tych gołębi, tak liczymy, bo jak patrzyliśmy przed chwilą w latach poprzednich z odległości, te około 90-100 km przelatywały w półtorej godziny i tak myślimy, że dzisiaj też będzie. Pogodę mamy, zobaczmy. Jest niebo takie bez chmur, ale powiedzmy nie ma takiej wysokiej temperatury. Porównując czasu Macieja Włodzika, to tak godzina 15, niecałe. Tylko Maciek wypuścił o godzinie 6:30, tak? No. I 7:45. No tu jeszcze mgły u nas były o 6:30. No właśnie, my nie wiemy, co tam po drodze jest. Dobrze, my tutaj wspólnie czekamy na te gołębie. Koledzy się przedstawią, mamy kibiców. Grzona Mariusz z Tuchola. Tak. Mariusz Plata wiele. I nie kibic? Nie, tak, to kibic. Tak, kibic, ale nie chce się przedstawić. No nie, może poszukiwany listem gończym, tudzież ustalenie miejsca pobytu. No, nie będziemy wnikać w to. Dobrze, będziemy czekać. Proszę bardzo, gołębniki tak wyglądają. Pogodę też widzieliśmy, jak wygląda. Powiem tylko od siebie, że nie ma żadnego wiatru. Zresztą to widać po tych tutaj drzewach, że nic się nie bierze. I powiedz jeszcze, kto tam pojechał z gołębiami? Tradycyjnie ta sama obsada, czy co w zeszłym roku? Nie, ta co w zeszłym roku, ta co dwa lata temu, powiedzmy. Dwa lata temu. A jak wyglądało odejście tych gołębi dzisiaj? No mówili, że tam podzieliły się co prawda na odlocie, bo z dwóch stron teraz jest kabina dwustronna, nie? Ale później się niby złączyły i w dobrym kierunku odeszły, nie? Tam kilka kółek zrobiły i odeszły, nie? Nic, będziemy czekać, kibicować tutaj, popatrzymy. I ile nagroda wynosi w tym lotu, z tego lotu? Zaraz to jest organizator, nawet nie wie ile ma wypłacić. Pamiętam. No szczęśliwi to już nie będą liczyć pieniędzy, nie? To... Ale wiem, że są nagrody akurat wyższe jak w zeszłym roku. Moment, chwila. O 50 zł. Powiem. Zawsze wyższe. No. Można zobaczyć, bo są uaktualnione. Tutaj Mariusz od razu jak będzie... Z lotu jest 630 plus puchar. Plus 630 puchar. Dla pierwszego, dla drugiego jest 280, 200. Aktywne, i są trzy puchary, bo w zeszłym roku były tylko pierwsze nagradzane pucharami, a trzy tutaj żeśmy zrobili. To będziemy sobie czekać na przylot tych gołębi. Można także zapoznać się zresztą z nagrodami za te gołębi podstawowe, bo są wyliczone tutaj, jak ktoś jest zainteresowany. To będziemy na stronie zakładka nagrody, nie? Można wejść tam i sobie wszystko widzieć. A teraz czekamy tutaj wspólnie z kolegami, kibicami. Nawet z tym kolegą, który tam ustalenie miejsca pobytu nie chce się, a może nie wie co, żonie nie powiedział gdzie jedzie, zobaczymy. Dobra, i będziemy sobie tutaj na te gołębie czekać. O, czekamy na gołębie. Która jest godzina, koledzy? 15. Który był przy komunii? 15 po, tu kolega był, to ma zegarek, tak, że 15 po, czyli są już równo godzinę, ale zobaczmy, kibiców nam przybywa ciągle, nawet nam powstał punkt sprzedaży no, różnego rodzaju produktów, no tu, jak masz na imię? Martyna nam tu sprzedaje, będziemy czekać, tak? Już jeden produkt sprzedałaś, prawda? Udko kurczaka. No. Będziemy sobie czekać, oglądać. Popatrzmy, warunki nam się troszeczkę o tyle zmieniły, tylko że wiaterek troszeczkę wieje więcej. Natomiast tak jest wszystko jak było, nawet jest fajnie, bo nie ma wysokiej temperatury. Czyli to niebieskie niebo bezchmurne plus temperatura to mogło być dla gołębi szkodliwe. Zresztą sami wiemy, że wtedy są przyloty bardzo trudne. Natomiast teraz mamy możliwość w normalnych warunkach niejako czekać na ich przylot. Którą godzinę teraz, chłopaki? 10.30 są pierwsze gołębie, grupa około 30-40 gołębi, zobaczymy. Co? Zobaczymy tam. Będziemy patrzeć jak siadają, zobaczmy kibice. Jeszcze tylko zerknij, czy system wszystko dobrze chodzi. Zobacz, czy tam wszystko działa. Bo kurde, żeby tam się na aktualizację nic nie włączało. Popatrzmy. Dobra. Widzimy, grupa taka jednocześnie przyszła. Teraz każdy będzie czekał, czy to jego gołąb jest w tej grupie, nie? Mojego tu na pewno nie ma. O, ale krążą. Czyli jaki mają czas? Godzinę ile? Godzina?
Godzina 20. Godzina 20. To tak mniej więcej jak się spodziewaliśmy. O, siada jeden tu, siada. Zaraz zobaczmy, popatrz, czy to pierwszy będzie. No, tego nie zobaczymy na razie. Ten pierwszy siedzi. Na razie nie wchodzą, ale zaraz zobaczymy. Sebas, już popatrz, teraz powinien być jak. Czy? Mateusz Muzioł. No to już tam mamy, kolejne wchodzą. No teraz wchodzą cały czas tego. Dobra, zaraz zobaczymy. O, jest tu kolega Jacek Majerowski? Jest? Ty, a jaki przyleciał? No jak, nie wiem, no, niebieski taki chyba. Ale na jakiej obrączce? Czerwonej. Czerwonej, wiesz, czerwoną ma obrączkę. To co głębiej ode mnie. Cicho, cicho. Zobaczymy. No to idź zobacz. Zaraz sobie odczytamy. Tu jeszcze gołębie wchodzą. Ile tam Seba mamy odbitych? 426. Ile jest odbitych Seba? Weź zerknij. Ile? Nie, tam więcej jest odbitych. Czekaj. Musisz przejechać do końca, do dołu. Tutaj bardzo słabo widać akurat. Daj, przejechaj. No. Tu trzeba złapać, o tu z boku i teraz będziemy widzieć, mamy razem już 28 gołębi, no tak jak się spodziewaliśmy, tam jeszcze parę siedzi na zewnątrz. O. Jeszcze 5-6 gołębi siedzi na zewnątrz, ale wchodzą. Kto był pierwszy, przypomnijmy? Mariusz! Tak to jest, jak ręcista siedzi i odczytuje. Nie, to siedzi ten Marcin. Dobra, pierwszy Seba, odczytaj, czyje pierwsze były, zobaczmy. 30 gołębie. Przejdź do przodu tutaj, do przodu, tu do góry, przeciągnij, zobaczmy. Jest pierwszy kolega Mateusz Muzioł, drugi Kopernik, jeden to jest Waldek Wojciuk. Tak, Jacek Majerowski, Ocała. Janusz Zabłodny, też z Torunia. Piąty, patrzę, bo tu... Szefer i Roze, ten kolega Arek. Poznaliśmy go u... kolegi Rainera Pitmana w Niemczech, tam kolegi Cieślak, Miślak, Mariusz Babiński, to zwycięzca sprzed 2 lat na wspólnym golniku kolegi Sebastiana, kolega Górecki, Kiełpiński, Kopernik 1 znowu, Zdzisław Melon, Wieczorek, no dużo, dużo, dobrze. To mamy, ile razem jest teraz? Bo tam jeszcze 3 czy 4 siedzą. 32. 32, no to jeszcze tam 2-3 są chyba, dobrze. Czyli pierwsza grupa gołębi przyszła. I się podzieliły na grupki takie. A skąd jest, że na grupki? Może pojedynczo będą przylatywać teraz? Na odlocie. No. Dwa jeszcze siedzą na zewnątrz. Na grupy i ciągały. Powiedz nam, jak tam idzie ci sprzedaż? Ktoś kupuje od ciebie, czy nie? Hodowcy są kutwy, tak? Nikt nie chce nic kupić. No weźcie coś, kupcie u niej. No. O, będą patrzeć na gołębie, zamiast u dziecka coś kupić. O. Dobrze, czekamy na kolejne ptaki. Te dwa siedzą, a na razie nie chcą wejść. A mamy kolejną grupę też, 20 parę, 30, nie, 20 parę raczej, co? Co? 30, no zobaczymy. Ja mam, okularów nie mam. I tam jeszcze jedna grupa, o. Będą siadać, zaraz będziemy widzieć. O, przypomnijmy, 280 poszło. O, siadają. Siadają sobie na dach. Tak, z tamtego kierunku. O, tutaj następna grupa, też jeszcze około 40, podejrzewam, że chyba razem wszystkich około 80 gołębi. Plus tam 30, czyli jakby z tych było co 110, czyli ciągle czekamy na jeszcze drugą połowę tych gołębi. O, tak, popatrzmy. Zobacz, Seba, tam wszystko dobrze działa. Zobaczymy. Jak się twój gołąb nazywa? Jaka drużyna? Mów. Tina. Powiedz, Martyna Szmaglińska. Martyna Szmaglińska. I dziadek Mietek. Tak, i dziadek Mietek, my tutaj... A gdzie mamę masz? No właśnie, z córeczką. Siedzą, jak tam, wchodzi dobrze wszystko? Tak. A na internet wysyła, sprawdziłeś? Żeby wiesz, zobacz... Mariusz, wysyła na internet, wszystko działa? Daj zobacz, bo tam... No to dobrze, to tylko więcej tam jest, tam zaraz wyjdę. O, w gołębie sobie wchodzą, widzieliśmy, przyleciały takie 3 grupy. Wprawdzie te dwie, druga i trzecia grupa przyszły, powiedzmy tak, razem i też razem tak jakby siadły. O. Czy są tu kogoś gołębie tutaj? Co? Przyszły wasze gołębie kogoś? Dwa. Patrz, Mariusz, ile twoich jest? Dwa. A ile miałeś tych? Jeszcze raz 6? Dwa, ale trzeci co siadł na gołębniku to jest też z mojej hodowli. Go sprzedałem. Słuchaj, nie reklamuj siebie, tamten kupił.
kupił od niego, który nie, w ogóle nie jest związany z Gołębiami. No i dobrze, ale to on jest coś. No, chwali pięta. Od Mariusza i no. Chwali pięta. Mariusz nie ma szczęścia, on no, pierwszy konkurencja. Raz. Konkurencja, wiedział co kupuje. Nie ma szczęścia. A Mariusz przynajmniej dobre gołębie sprzedał, nie? Nie jedliśmy, to nie wiem. Dobra, czekamy na kolejne. Ile mamy razem wszystkich? Stówka jest? A tu jest jeszcze z 20 na górze. Ile? Ten z filmu. Tam jest, bo tutaj wszystkie jest. To twoje? Te trzy, o widzimy, widzimy, ale z innego, cztery są. Z nie? Nie, tam cztery. Tam co ta grupa? O, zobaczmy. Tak. Krąży tutaj 5-6 gołębi. 5 chyba, tak? Zależy jak ta, jak to na grupie. 5 gołębi krąży. Tu kolegi jest gołąb, kolega się przedstawi. Halo. Kolega się... Nie, mój. Nie ma? Kurde, ja liczyłem, że to twój będzie. O, zobaczmy. A ty ile masz? Ale przyleciały te ptaki, widzimy te 5 co krążyłeś, też siadło. A jest już tutaj Martyny? Nasz jest jeden. I wasz jeden? A jej jeszcze nie ma. Nie ma, widzisz. Dla jego mi było za blisko. Słuchaj, ale powiedz tak, że tata mimo tego, że nie ma, nagrodę powinien wypłacić córce. No, patrzymy sobie, te gołębie wchodzą. Tu 10 jeszcze jest. Drugi nasz jest. Ile? Drugi nasz. Drugi. Czyli mamy już ponad, prawie do połowy. Połowa to by było 140, ale poczekamy sobie jeszcze. Jeszcze czekamy, czekamy dalej. Te gołębie mają troszeczkę do przelecenia. To jest jeden pierwszy taki, do tej pory był tylko 39 km najdłuższy trening, tak? Teraz mają dwa razy dłuższy. O, i sobie tutaj będziemy teraz na gołębie dalej patrzeć. Kolejne jest 10 gołębi. Taka malutka grupka przyszła też z kierunku, tak troszeczkę bardziej na północ. Północ, ale jest ta grupa. O, krąży sobie tutaj 2, 4, 6, 8 sztuk. 8, jo. Nie, to jest w południe tam, południe. Tam. Południe tam. Tam jest północ. Tam jest północ, dokładnie. No. Tam masz wschód. Gdzie wschód? Tam? Tam. Tam cały. No to dobra, Miszoto. To tu rano słońce wschodzi, tu już jest masz południą za chwilę. Zobaczysz tu. No to widać, gdzie jest słońce, nie? W ogóle to ziemia jest płaska. Tak. One tam właśnie mają już od ciebie, tam z nad wiela schodzą. Tam jest wiele właśnie. No. Na plaży ostatki dziewczyny leżą, to sobie poszły oglądać. Albo na górę. Bo czy na wieżyce na wyciąg narciarski? Nie, chyba raczej. Nie. Albo cenę za wypożyczenie kajaków proszę zobaczyć, co są. 3 sztuki krążą tu jeszcze. Już chyba połowę niedługo będziemy mieli. Co ile było teraz, Marcin? To 130. 130? No tak, tutaj parę tam nieodbitych, to będzie ze 100. No tak połowa, akurat tak mniej więcej. No. O, dobra. Zaraz będziemy na pewno kolejne przylecy. A pojedynczy gołąb tam tutaj z kierunku ładnie leciał, wysoko. Gdzieś tu krąży, teraz zaraz będzie siadał. Mamy 130 chyba 4 sztuki. Doszedł jeszcze jeden, Kopernik doszedł, tak? Seba, tam w Waldkach Wolciuka doszedł, Kopernik. Kopernik jeden doszedł, niezakoszowany. O, tu mamy tego ptaka, jak leci samochód jeszcze z klatkami, nie przyleciał, nie przyjechał, ale to niedługo już powinien być. A jeden ptak nam tu jeszcze krąży. Musimy patrzeć, czy to jest zaraz. Widzimy, połowa jest. Mamy chwilowo taką dłuższą przerwę. Ale na pewno jeszcze przylecą te ptaki. Się widzę, dzielą te gołębie tak.
pierwsza fala tylko 120-130 gołem, bo jest następny jeszcze jeden. Jeszcze trzeci. A ten chyba już z innego kierunku przyszedł, bo nie stamtąd. Siada. Jeszcze wyrwany ma pióra z ogona ten jeden. Ten, co siadł. Ma... To zobacz, jak się nazywa? Czyli to jest ten z tym ogonem, co ma wyrwany? No tak. Ale zobacz, czy to jest ten. Ja jestem sam ciekaw, ale myślę, że to jest ten. Bo nie aktywował, no to tak zobacz. Mówiłam, że ten nie gryzie. No tak, bagietka cię nie ugryzie. Bagietka i Tosia cię nie ugryzą. Spokojnie. Ja, 194 nieaktywowany. Co tam trzeba w pojnikach te gołębie mają? Oprócz wody, co tam do wody dałaś dzisiaj? Do karmy jedynie. A jakieś preparaty, jakich firm? Leśna Dolina, coś takiego, czy nie? Teraz dostały od tutaj doktora Dobkowicza. Ale mów do nas, bo my kolegi... Adenostop dostały teraz. Macieja Dobkowicza firma, tak? Tak, tak. No. Adenostop stosuje. Teraz tam jest. I co jeszcze, jakieś inne preparaty? Też mogą być tam. Tu widzimy. Na razie nic, trochę belgasolem tam zrozcieńczyłem z wodą ten belgasol i tym karmę polałem. Jako elektrolit. Na to to właśnie od Dobkowicza, nie? Ten proszek. Mhm. Znamy te preparaty, byliśmy u kolegi Macieja Dobkowicza, pana doktora. Pozdrawiamy go przy okazji u niego w gabinecie. On nam pokazywał dużo ciekawych rzeczy. A i preparaty, te, które ma w swojej ofercie, też tutaj widzimy, kolega Sebastian stosuje. Ej! Widzimy, siadł nam kolejny gąb, to chyba 140 gdzieś będzie, tak? To połowa. Widzimy taki 141, tak? Mariusz teraz zobaczy nam tutaj, wszedł już. Chwilowo przerwę mamy, ile minut już ta przerwa trwa. Widzieliśmy się zawiesiło. Następny. No, i następny, o tu przylatuje, nie, albo zobaczymy, chyba stąd. Nie, dziki. To jest ten grzywacz. Chyba, bo taki duży nawet, inna sylwetka całkiem. O, który... Zawiesiło się, nic, czysto. Czy rachunki za telefon płaci, wtedy nie będzie problemu z internetem. Ile seła tam jest ten? 141, nie? Tak? Już ci mówię. Przyszedł 141. Ten, przyszedł dowód wpłaty. To już od 141. 141, czyli był ten belgijski, pokaż go. Jan Kosikiewicz. Idzie laga teraz. O. Ruski puziom. Idzie, widzisz to? Tak, widzimy, idzie większa ilość gołębi. Gdzie ta laga jest? Tu. Lewej bardziej? Tu, za domkiem. O, taka stado, gdzieś 40 sztuk, 50 może, 40 gdzieś, 40, co? Reszta moich. Myślicie, że 40? Sebastiana, o tu mam tutaj. No jest, 45 sztuk, o, widzimy, kolejne stado. Seba dzięki temu odetchnął już z ulgą. Lepiej mu przyleciały do domu. Widzimy, kolega w czapce chodzi, bo się boi, że mu włosy odrosną. I dlatego przytłumia je i wtedy ten, ale pięknie siadają. Stasiu, ten tam, tu, a te stąd, wiesz? I one na grupy były podzielone i to zależy, z jaką tonę poszli. Tak jest. Tylko, że się pozbierały. 45 sztuk, tak, nie? To może matematyka tą panią kasę tutaj miała, ona liczyć dobrze umie, to ona powie nam. A twój przyleciał już w końcu gołąb, czy nie? Tata, nagrody nie musisz płacić, tak? Te długodystansowe muszą 3 godziny w powietrzu być. Jest kółeczka. Ile tam masz teraz, zobacz, Marcin? Zawsze te z ostatniego lotu w ogóle na modę. 300 inne głębie przychodzą. No, tłumaczą się winni. Większość już weszła. Teraz zobaczymy. Ile tam jest Seba? Seba! Ile? 173. Tu jeszcze zostało trochę. Za chwilę zobaczymy. 12. No, 45. Co tak akurat było? Tak, 45 sztuk takie stado gdzieś. No, cały czas sobie to obserwujemy. Wprawdzie koledzy tutaj zamilkli trochę, patrzą, palą papierosy i tym podobne. Przyszedł twój gąb jakiś, czy nie? Tak, a ile, ile poszło na lot? Jest, teraz przyleciał 6. 3, tak? W tej grupie przyszedł, czy wcześniej przyszły? Nie, w tej grupie. W tej grupie. Słucham.
dwa są. A teraz też. Już masz nad tym? Na pewno za chwilę też przyjdą kolejne jakieś stado. No do wieczora na pewno się do tych 280, które zostały wypuszczone, się większość zejdzie jeszcze. No tam ile ze 190 jest już? 181 było. No było, ale tutaj wchodziły jakieś jeszcze, tylko że one się mogły już też odbić niektóre. No coś zobaczymy zaraz, tylko że mogły wejść i wrócić jeszcze. Tak nie przeskoczy przez ten, przez, no to się odbije, ale ten. No to tam, ale to tam są takie plus minus, tam 5, 6, 10, to zobaczymy. A dzięki temu możemy dłużej siedzieć, porozmawiać, popatrzeć. Martyna też sprzeda nam więcej produktów, nie? Czy nie? No. Patrzymy. Mamy stado teraz kolejne 9 sztuk, tu już szybko policzone. Pierwsza wysja była 400, ale to niestety żart się nie udał. O. A ile tam jest odbitych już w końcu Seba było? 191. 191, no. O. Zobaczymy. Siedzi jeszcze 2, 4, 6, 8 na wlotach gołębi. Teraz tam zobaczymy. Martyna, widzę już też konstrukcję jakąś. Co robisz? Nowy bar? Czy co? Nowy sklep, tak? O. Dolatuje. To już teraz jak te wejdą wszystkie, to może z 200 będzie już ponad. Czyli brakowałoby nam około 80. Leci tu, co się nie. Trzy krążą, dwa. Ale nie chwabią się do wejścia, widzę. To nie wyglądają na zmęczony w ogóle. Nie? O, wracają nam ci, którzy wywozili te gołębie. Bardziej zmęczeni jak te gołębie. No tak. Trzeba rano było wstać. O której wy wstaliście? O drugiej. O drugiej, tak? Tak. I od razu jechaliście z gołębiami? A po czwarty byłeś tu, a o drugi się chwalił. No kłamią, ja wiem o tym. No, a który hodowca mówi prawdę? No? O trzeciej. Nie ma takiego. No. Siedem sztuk jeszcze chodzi po wlotach. O, pomalutku. Może już 200 zaraz będzie, co? Tu, ale ty masz na internecie, a tam trzeba było do systemu podejść zobaczyć. Weź zobacz, Mariusz, ile tam jest. Seba, ile jest tam? Dębowy teraz wleciał. Ile Seba było? 194 bodaj. Dębowy. A tak w dobrej kondycji, nie? To jakieś, żeby tam przypuszczone były czy coś, nie? No bo siadły na polu, zjadły sobie, wiesz, do dobrej karmy i ten przyleciały. To co chciały, zabrały. No. A nie to, co dostają. Właśnie. Miały dobry zbiornik, nie? To i wiesz, jak szynkę wiesz codziennie, ja to się pożywiasz. Nie? Może być. O tu jeden na przykład zobaczyć kibiców. Kulturalny dzień dobry przedpowiedzieć. On na ten. A to jest taki specyficzny. Teraz taki bardziej na biały. Do zobaczenia, cześć. Koledzy tutaj jadą już do Wiela, tak? Tak jest. Piątek w Kosakowie. Piątek w Kosakowie na finalu kolegi Maćka Wudzika się spotkamy. Mariusz Plata ma tam gołębie, także może jakiś doleci. Wyjedzie tam? Wyjedzie, wyjedzie. Gdzie wyjedzie? Martyna, weź zabierz ten krzesełko na chwilę. O. I ostatnie dwie sztuki, które są na wlotach, tutaj będą wchodzić. Martyn, jadę. Dobra, no. A my sobie tutaj będziemy patrzeć. Tutaj widzimy pomału, koledzy też odjeżdżają, ale to nie ma co się dziwić, bo każdy ma jakąś pracę. Mamy dzień poprzedni tygodnia, jest wtorek, bo tam dolatuje jeszcze jeden ptak. Lata cały czas. To jest ten, co lata? Może być to przybłędy jakaś, zobaczymy. Do zobaczenia. Na pewno się jeszcze nie raz spotkamy tutaj na lotach wspólnie. Będziemy czekać. O, już prawie wszedł. O, wskoczył.
Cofnął się, no zobacz. No, siedzi, skubie coś tam, a wejść nie chce. Pomału będziemy naszą rację kończyć. Widzimy, kibice nam odjeżdżają, ale też... Którą godzinę mamy teraz, Sebastian? 11.16. 11.16. Ile jest gołębi? 200 równe zarejestrowane. Równe 200 ale sztuk zarejestrowanych. Kolejny... Tutaj jeszcze jeden lata. A tutaj się zbiera. Jeden chodzi. Czyli tam jeszcze 202 sztuki. Chyba, że może wszedł, a nie odbiła, się odbił, ale wyszedł. Zobaczymy. Kiedy kolejny lot? Nie mów, że w piątek. No zobaczymy, jak gołębie w piątek to się spotykać ma, musimy na tym, u kolegi Maćka Wudzika na finale, także dobrze by było, jakbyś Seba w innym terminie zrobił, żebyśmy mogli Ciebie też odwiedzić. Jeszcze chyba no, finał też będzie miał weekend Jasiu Bochęcia. No zobaczymy. Także. Ale dzisiaj tutaj sobie... Nic pochopnie nie będzie podejmowane. Sobie tutaj dzisiaj oglądaliśmy przylot gołębi. Karolina nam... Martyna nam sprzedała. Przeczekaj, produktów trochę. No mów. Jak zwykle ten Szczecinek był nie najłatwiejszy, można powiedzieć, nie? Ale taki na przetarcie, pierwszy lot nie jest zły, a znowu dwa gołębie tak, przyszły. 200 sztuk, one do wieczora na pewno będą kapać sobie, tak jak to nazywamy. Ja myślę, że jeszcze jakaś grupa większa przyjdzie. No, zobaczymy. Także na razie one były dokładnie w Marcelinie koło Szczecinka, żeby tam nie było niedomówień wypuszczone, bo... To jest przed czy za, jak od tej strony jedziecie, patrzymy? Przed. 2-3 kilometry przed Szczecinkiem, no praktycznie to jest w przedmieście Szczecinka, nie? Mhm. Bo chcieliśmy wypuścić... W Szczecinku, tam takim, na takim placu, ale jeszcze mieliśmy małą awarię samochodu i z tego powodu tam żeśmy nie chcieli już przez miasto jeździć. No, no nic, ale sobie tutaj patrzymy. Ostatnie dwa gołębie widzimy wchodzą. Czekaj, tutaj doleciały w międzyczasie, ten jeden wszedł, a ten się czai. No nic, dziękujemy wtedy, zapraszamy na kolejne loty konkursowe do Czerska. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.